No, witam w kolejnym odcinku z Hardscore 3. Czekajcie, podkreślę sobie mikro. O, tak powinno być git. Dobra. Jak zapewne widzicie, zarobiłem się trochę itemków, żebyśmy mogli wreszcie zacząć sobie na spokojnie grać. A nie potrzebuję już. Wbijam sobie Bad Omena, bo chciałem mieć totem, więc dzisiaj rozpoczniemy sobie najazd na... Zobaczymy, jakim poziomie. No, trochę się dorobiłem itemów. Dzień mamy 210. Bo te dni się zbugowały, nie wiem czemu. Dadzę sobie przed chwilą taką strukturkę i sobie farmimy. Tylko jest trochę problem, bo oni się nie respią w ogóle. Ja za chwilę odlatuję. Jak tu nie ma, niestety. Patrzcie, tak i zawracamy. Włączmy sobie dźwięki. Dobra, są. No, jakby chcieli, ale nie mogli. O, tu są. Dobra. Kilka egzemplarzy. Jakie mam lagi. Powalamy go. No i tyle. Na razie byśmy sobie rozpoczęli chyba rajdę na trzecim poziomie, żeby nie przeciągać, nie przedłużać. Chodźmy sobie zrobić portal. Lisek zabija kurczaki. Dobra, lecimy na górę. Gdzie portal? Raz, dwa, no tutaj nie pasuje. Dobra, nie musi być symetrycznie. Nie, Flint and Steel. Aj. Tak chyba sobie na razie wbiję tego Badomina. Chcę wracać na teren, żeby... No, żeby nie odpalić sobie przypadkowo gdzieś rajda. Chcę w mojej wiosce. Mocno bijesz. Tylko gdzie jest z banerem? A was nie potrzebuję do szczęścia. Potrzebuję typa z banerem, bo mam dopiero złomem 3. Bad Omen. Aby się przydało chociaż taki... taka piąteczka. Mogę wam nawet pokazać mojego Ender Chesta, którego przypadkowo zdobyłem, tak szczerze sobie leciałem. I tu mamy kompas do mojej bazy. I przypadkowo leciałem i typ z trójzębem zabiłem i wypadł trójząb fartem. Zenchantowałem. Kilka elytr i cały shulker fajerwerek i trochę jedzonka. Więc myślę, że git, tak, ten Kill of Might, tak, klątwa znikania to nie problem, bo to hardcore. Jak zginę, to i tak koniec w ogóle. Jak to już statystyki? 2 dni ponad gry. Od ostatniej śmierci 2.25 dni, bo ani razu nie zginąłem. Nie ma nikogo. To byśmy wracali do bazy. Tam się respawn. Nie, oni mają sobie go respawn. Tutaj bardzo łatwo było farmy zrobić. Nie trzeba terenu kopać. Tylko trochę tutaj i... I zbudować platformę. Dobra. Jest jakiś... Ten siekierek go, żeby się nie podpalił. Żeby się nie zjarał. Dobra, jest. Bad Omen 4. Bad Omen 5 by był tak ciężki. Tam się respi. Strzelby mi się jeszcze przydała, nie mam. Trudno są pomocne. Pszczółka, patrz. Strzał w pszczołę. Aj. Trudno na 2 hity zabija, albo na 3, bo ja nie trafiłem.
są fajna broń. A jak wyleciałam, to fajnie. Dobra. Ile utopce w ogóle zabiłem? Stworzenia. 9 utopców zabiłem. I mi tryzon wypadł. A tam z jednego z tryzombem zabiłem. Niesamowity fart. Ojej, HP spada. To zmniejszmy renderowanie. Symulację też zmniejszmy. Bo to laguje mocno. No i patrzcie, już nie ma lagów praktycznie. Dobra, wiemy, widzicie, ile trwa poszukiwanie tych typów, jak taki słaby spawn tu jest. Zabijmy go strój zęba, ale mam cele. No ja na tu dziurę wpadłem. Nie widziałem go, dobra, dowalam go. Chodźmy spać. Śpimy przy odpoście. Tak, o. Ale to będzie potężny rajd, ja się już boję, nie? Ja stracę na nim hardcora na pewno. To jest pewne, że ja stracę na nim hardcora. Trzeba jeden rajd bez farmy zrobić, bo to będzie można z farmą. Oczywiście na maksymalnym poziomie, żeby było ciężej. Ale no, z takim setem to może być łatwo, ale on i tak są mocne te małby tam na tych rajdach. W ogóle takiego mieczyka się dorobiłem. Spoko jest. Tu jest chłop. Szkoda, że nie z banerem. Ole, kusza mi wpadła. Ja już myślałem, że jakiś moc 4, nie? Dobra. Ja widzę chłop. Dobra, to widzimy się, jak będzie chłop. No. Tylko, żeby torosów nie zginął. Jest. Mamy to. Nareszcie. Teraz jedno żelazo zdobyć. Nie mam tutaj pewnie. Aj. W kopalni tej już byłem, tutaj też nie było żadnego żelaza. Tutaj może oleciłem teraz, jak sobie włączyłem Fulbrighta, już go nie będę włączać. O, jak tam jasno. Creeper. Nie mogę innego żelaza znaleźć. Naprawdę. Tu jest. To miedź jest. Jakie to jest wielkie, to nie ma żelaza. Trójstąp się jednak bardzo przydaje. I teraz na hita. On jest... Nie, tu nie ma jednego żelaza. Co jest nie tak z tą grą? Dobra, Krek nie żyje. Jeju. Nie, to jest niemożliwe. Takie rzeczy tu są. Jednej rudy żelaza tu nie ma. Minecraft, o co ci chodzi? Powiedz mi. O co chodzi? Ja nareszcie.
screenshota zrobiłam przypadkowo. Po prostu nie wiem, ja tyle tutaj chodziłam po tych kopalniach. Noc się zrobiła. Oj, ender chesta postawiłam, super. Super, idziemy do góry. Tam będzie creeper czekał, to robię losowanie na 1000 zł. Ha, ha, ha. Nie ma tak łatwo. Dobra. I łatwiutko. Dobra, super. Nie mam kobla. A nie, mam trochę stołu. To sobie skopię. Tu będzie portal. Raz, dwa. Raz, raz, dwa, trzy. Raz. A, serio musiałem misnąć? Dobra, to tak nic nie zmieni. Pyk. To sobie rozkopiamy i tyle. Cyk, cyk, cyk. Hop, hop, hop. Dobra, zrobiłem sobie piecyk. Mam drewienko? Nie mam. Przepraszam, pillagery. To fajnie, wpadłem. Przepraszam. Jej, ja się zaraz zabiję normalnie. Dobra, tak, tak, tak. Jedno żelazo. Nie mam żwiru. Dawaj, to przy okazji zrobię sobie te łóżko. I polecimy jeszcze szukać żwiru. A się przypomniał hard score jeden, na którym miałem chyba 3 trójzęby i je wywalałem. Bo za chwilę mi drapiło, a ja powinienem fortuną. No właśnie. Tam miałem po prostu, tam mieszkałem na oceanie, tam było 1000 tych typów z trójzębami. No, nareszcie zapalara. Lecimy do tutaj, do portalu. I zobaczymy kordy. Oby były blisko minus 200. Potrzebuję być blisko minus 200 na 300. Dobra, tak, tak, tak. Jak bliziutko? To jest niemożliwe, że tak bliziutko mnie wywaliło. Jestem ile? Nie, ja pamiętam tak bliziutko. 800 kratek. Te kordy i widzimy się na miejscu. O, bo jednak, przepraszam, nie tak daleko. Dojście do mojego portalu zajęło mi jakieś 20 sekund. To jest ten biom? Chyba to jest wyżej. To jest tam na górze, 20 kratek nad nami. -300 na -200. Jak się tam teraz dostać? Ja mam stawne, dobra. To jest bardzo niebezpieczne. Dobra. -200 na -300. Dobra, mamy to. I to idzie się tutaj na górze. Łopaty nie mam. Nie mam oczywiście, że nie mam. Po co mi takie coś? No, jest mi portale gdzieś tutaj. No. A, zapomniałem, że jest zgaszony. Dobra, mam zapalarę. Gast mi zgasił. Skurczybek. Dobra, misja jest prosta. Lecimy bardzo szybko. Po strzały, to się nie przyda, bo ten skarb jest daleko. To musi być szybka akcja. Potrzebujemy strzały do łuku. Aha, i trzeba jeszcze osadników ten zategować. Powinniśmy zdążyć, ale to musi być szybka akcja. Bo nawet się odpalił. Wczytuj się terenie. Dobra. To ciężkie. Szybko. I zdążę. Takie lagi jeszcze. To jest połowa pasku.
się załaduje teren, albo ustawienia graficzne. Zmieńmy na razie tak na 7. Jej, ja mogę przejść jeszcze od bambusa. Dobra, nie zdążę. Chyba. Rozpoczyna się rajd. Dobra. Tylko teraz pytanie, gdzie są ci pillagerzy. Dobra, dało się. Ezwon mam. Oła. Jej! Osadnik, co to odwalasz? Psa strzeliłem. Super. Ja strzelam do pillagerów, a osadnik podchodzi pod celownik. Dobra. Strzały opalam, lagi duże. Nagrywa się. Jak ja mam lagi teraz. Dziękuję za szmaragdzika. Gdzie to wszystko jest? Tam są. Z multishotem, hop. Tutaj na górce będzie dobra pozycja do strzelania w nich. Trochę go nie ma szans. Nie, mój Fletcher. O, książeczki. Jeszcze z farmienia. Jeszcze pewnie zauważyliście, a to się bardzo dużo zmieniło. Wszystko się pozmieniało. Dobra. Jeju. Jeszcze psa. Dostał. Dostał. Wiecie co? Na razie zatrzymam nagrywanie, bo chyba nie opłaca się tego nagrywać, bo są lagi. Pierwsza fala pokonana. Druga fala pokonana. Z trzecią falą było dosyć ciężko, ale się udało. Kolejna fala pokonana. Kolejna fala pokonana i mamy pierwszego totemika. Nice. Kolejny totemik mamy. I kolejny raid pokonany. Ojej, jak dostają tych weksów. Kolejna fala pokonana, ale było mega ciężko. No, to ja rozumiem. 8 totemów. Jakie fajne kusze. Nice. Ale mi zbroję zniszczyli. Chcecie sobie naprawić zbroję. Jakie mają ceny. Wow. Zabij nam dwóch osadników. Jeden, dwa. Dwóch osadników nam zabili. Ile się namęczę, żeby ich od nowa tutaj robić. Ile? Ej, chyba z 10 razy uleczałem. Nie no. Sobiutko. Dobra. A co zrobić? Stało się. Dobra, robimy shulkera nad totemy. Patrz, ile shulkerów. Dobra, teraz co się zmieniło? Shulker totem jakiego może być koloru? Pomarańczowy będzie. Okej. Czekajcie, trochę chyba za dużo tych psów, tak mi się wydaje, no. Ile tyle aż nie potrzebuję. Tu mam jeszcze jednego. Dobra, to nieważne, dużo tych psów nie potrzebuję aż tylu. Okej. Tak, tak, tak. Pomarańczowy. Jeden starcz. Super. I to a, to te no
To się nazywa bogactwo, patrz. A jesteśmy bogaci teraz. Super. Dobra, jestem z powrotem po 2 godzinach. Okej. Mamy totemę. Nice. Co teraz? Chciałem wam pokazać, co się zmieniło. Mamy pełno miksturek. Zniknęły krówki. Nie ma krówek. To już pewnie widzieliście. Bum. Ale to byłem bambusa, trochę enchantów, tu jest szczęście. Tu jest mending. Tu jest ochrona. Tu jest zniszczalność. Tu jest wydajność, tu jest silk touch. Mam tutaj ostatni kolegę, już pewnie widzieliście. Oni sprzedają jeden szmaragd za, no wiecie, tanio. To jest bardzo OP, tylko szkoda, że dwóch nam zniknęło. No cóż, będzie znowu trzeba tego zębiaka wypuszczyć, bo... To jest zombiaczek. To jest Zbychu. Tutaj sobie siedzi. Dobra. Taka jeszcze jedna ważna rzecz. Jak ten set jest zniszczony, zaczekajcie. Tak nie mogę tak chodzić przecież. Dawaj mi to. Dobra. Musisz naprawić secika, tutaj nie ma. Dobra. Zapomniałem. Trochę ciężko będzie naprawić secik tylko z expa. Z tego. A nie, całkiem szybko to leci. Dwa przejścia i będzie secik naprawiony. Patrzcie. Miałem ten secik. I jest prawie full. Kupię sobie jeszcze to, tak żeby secik naprawić. Dobra, super. Jeden papier za jeden szmaragd. Coś jeszcze? Nim tak od wszystkich pokupuję. Dobra, jest secik naprawiony. Jeszcze hełmik. O, tutaj nie ma, tutaj. No, i secik naprawiony, super. Mam więcej nametagów jeszcze. Ja już mam ich zostać. Stack 20. Bogactwo. Dobra, chodźmy spać. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. A tak w ogóle czaszek widerowego szkieta sobie farmiłem. Dużo tego mamy. I w następnym odcinku będziemy je zabijać. Kotek schodzi z biurka. A, wilk. Dużo tego mam. Dobra. Taka jedna dosyć ważna rzecz, która mi też czas zajęła. Ta wielka, przepotężna farma creeperów. Słuchajcie, bo to może być coś zrespione. Sześć pięter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pięterek. Ja chcę tutaj zrobić 15 pięterek nawet. Więc to nawet połowy jeszcze nie mam. Z bazaltu, bo mam dużo bazaltu. Tam mam awk spota, mogę wam zaraz pokazać. A wczułem sobie tutaj plus minus 3 godzinki. Nie jest może tego za dużo, ale myślę, że na razie starczy. Zużyłem dużo na fajerwerku, bo ponad cały shulker. Na fajerwerki, pojedziemy na fajerwerku. Nice. Polish good. Ja już tutaj sobie oświetlam, bo tutaj mogą się małe respić. To jest tak wszystko pooświetlane. Bo że tego awk spota zrobiłem. Wszystko sobie powolutku oświetlam, jak sobie wykupię trochę tych no, lampiszonów. Jest łatwo tutaj wlecieć. Może się za pierwszym razem tak.
tutaj wlatuję, to sobie zamykam i sety owcze. Ja mam tutaj ender chesta i łóżeczko. Zobacz, na tyle. Sobie zawsze otwieram, żeby łatwiej było wlecieć. Okay. Coś jeszcze? No, odkryłem zarąbistą fortecę do szkieletu. To widzicie, ile miałem czaszek. Zniszmy sobie to, bo to jest brzydkie. Dobra. Dobra, zniszczone. Pyk. Chciałem jeszcze zrobić drugi trójząb z torpedą, żeby lepiej ten... Wiadomo, o co chodzi, nie? Żeby móc sobie z wody się wyrzucać, bo to też jest fajne. Ci przerobili chyba towary. Pokaż mi swoje towary. Po prostu dla komatych. Tutaj dwóch nie ma, ja mogę się tego przyzwyczaić. No nie, nie będę musiał, tutaj będzie dużo jeszcze osadników. Zrobię, jak teraz będę robić, to będzie na pewno mega dużo osadników. Potrzebuję się wymieniać, bo szmaragdu mam bardzo mało. Tak, praktycznie moja szmaragdowa gospodarka nie istnieje. To jest słabe. W sumie zbiorę sobie jeszcze papier. Wale to. Jak będę chciał sobie zrobić kuszę, no to najwyżej. Ludusradę będę chciał jeszcze zrobić. Tak zwaną. W neterze. Ale to jeszcze nie teraz. Farma złota. I będziemy niedługo zaczynać budować, znaczy zaczynać ten świat robić, tworzyć. Ten świat jest nastawiony na budowę różnych fajnych, dużych rzeczy. Właśnie nagrywa. No i tyle. O to tutaj chodzi. Dlatego nie pokazywałem, jak zabijam smoka, jak zdobywam elitę, no bo nie o to tutaj chodzi. To są nudne rzeczy. Jako potwierdzenie, że tutaj dużo gram, to macie dni. Myślę, że nie zrobiłem tego na cheatach. Potem nie nagrywałbym tego, jakbym cheatował, bo to by było kompletnie bez sensu. Bo to co cheatować na survivalu czy na hardkorze, to bez sensu kompletnie. No jeszcze trochę przeniesę tutaj, znaczy trzcina tutaj jest dobra. I dużo tego zasadziłem, wiem. Ale ona się przyda na pewno. Patrzcie. Sobie tak o, i ten piesek zepsuł. Będę robić niedługo pierwszą budowę, czyli taki mały gród. Jak to wyjdzie, będę się bardzo starać. Trzeba najpierw zbudować jeden domek, żeby mieć taki szablon. Wszystkie domki będą różne. Będzie bar, będzie wielkie osiedle. Taki wiecie. Żeby to ładnie wyglądało. Zaczekajcie, wypuszczę kota z pokoju i jak zalagowało. I zaraz przyjdę. Tylko skończę ścinać. Dobra, zaraz wracam. Hej, tak prawdopodobnie widzieliście już nowe intro w tym odcinku. A jak nie, no to następnym zobaczycie nowe intro. Bardzo bekowe. Papierek? Kto kupuje? Kto chce papierek? A ja mam tego. Bohatera wioski, to oni powinni mi rzucać jakieś itemki chyba. Czy nie? Rzucisz coś? U osadniku? Chyba nie. Dobra, papierek. Jeszcze to chcę, super. To zaczekajcie, sobie to rozbijemy. Sobie to bardzo szybko rozbijemy. Super. Zambek jest trochę irytujący, bo głośno jest, ale do przeżycia. Dużo tych książek. W ogóle statystyki, przedmioty wykopane. 1000 biblioteczek krajowych zaraz wykopię, 900 mam.
A to tylko z handlu. A tych emeraldów miała, bo cały czas wydaje. Jeju. Książeczki, proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę. Jak ładnie się farmi. Jak ładnie. Ja trzech nie mam, czy dwóch? Dwóch. Jej, ty... O nie, łuk mój. Te kusze cały czas zbieram, głupie. Pokażesz wam zaraz coś nielegalnego. Dobra, pokażę wam coś nielegalnego. Patrzcie na to. To jest nielegalne, co tam się dzieje. Jak tam się ząbek dostanie, to będzie tragedia. Zamykam to. Tam jest super impreza teraz. Dobra, pójdziemy sobie spać. Jeszcze jednego deala zrobimy i będę kończyć. Jest, ciekawe, jakiego ekspa już będę miał. Sobie mogę zrobić kopię i się zabić, żeby zobaczyć skora. Ale w sumie po co? Nie, nie kupuję na razie. Na razie chcę sprzedać swoje towary. Ale w sumie książki mi się kończą, więc mogę kupić jeszcze. I tak się kiedyś, przez czy później to sprzedam. Dobra, ty nie. Jeszcze ty masz jeszcze. To się opłaca kupować. Tak, jeszcze sobie to rozbijemy, pójdziemy w spanko. Tutaj lodostrada to będzie priorytet jak na razie. No. Dwa shulker boxy lodu i lecimy. Wow, ile ekspa tu leży. Szkoda, że nie pomyślałem i dałem się zginąć moim osobnikom. No cóż. To jest tak opasalne, patrzcie. Przecież to wystarczy sobie pójść. Patrzcie, patrz na to. Tutaj jest jeden dziadyga. Lecicie. Dostaje hita. Dostaje 6 sztuk z jednego. I ma 6 szmaragdów. Po prostu sobie po, dlatego, bo sobie przebiegłeś. To jest niemożliwe. Zobaczcie, lecisz sobie. Tam jest kilka, zabiję je i pokażę wam, jakie to jest OP. Jak masz takie przedmioty, patrz, ginie na hita. Gdzie jest drop? Tu jest. 3 emeraldy. Ty. 4 emeraldy. Ty. Jakieś 2 może, nie wiem, nie patrzyłem teraz. Wow. Aż jeden. Trzy, cztery, nie wiem. Dobra, lecimy. A będę pójdę spać. Kolejny się zaraz spił. Ile? 6. Kto Kto? Tylko jeden? A ty też. To jest zbyt opa. Będę potrzebować dużo szmaragdów.
na Wikona. Bieda. Ale wiatr. To jest tak OP. Wszystko za jeden szmaragd. Coś pokażę. Tu sobie czasami wchodzę i skupuję marchewki. A przeceny, bo mam Hero of the Village. Przyda się kupowanie, bo mam mało marchewek złotych. Przerobili chyba, czy nie? Nie. Jak tanio. Ale tak zrobić jeden patyk za jeden szmarek. I takich 100 zrobić. To jest tak OP. Dawaj, przerabiajcie. Przerabiajcie, no. Tamten przerobił, teraz wasza kolej. Tak, tak, teraz wy. Może odlecę i przylecę, żeby się odświeżyli. Kotki. Te kotki są fajne, ja je lubię. To są moje kotki. Ale słyszę, do rozmnażenia kotków na tą faremkę. Nie widać. To jest kotek. Duże to jest nawet, ale będzie 3 razy większe. Albo 2,5. Lecimy do sadników. Ale perfekcyjnie się tutaj zmieściłem. O, jest. Tak i tak. On nic nie kupuje, to jest słaby osadnik. Zrobię ich potem o wiele więcej. Się wolno odświeżają. A jak kolejny staczek szmaragdów jest. Jeszcze pół starej staka będzie z tego, znaczy z tego bloków. Dawajcie, no, szybko. Nie ma czasu. Wtedy jeszcze kilka tych zabić. Tych dziadyków, o. W sumie szybko totemy zdobyliśmy. Nikogo nie ma. Tutaj, tutaj są dziadyki. Hopa. To jest tak OP, to jest niemożliwe, nie? Ile? 40 szmaragdów w chwilkę. Przelatujesz sobie tak. Te się 4 zrespiły. Sobie hitujesz. No i 11 szmaragdów. Słabo, słaby drop, ale i tak jest git. Dobra. Git jest. Ojej, jaki lag. Wow.
temu 3 sprzedałem rzeczy. Będziesz z tego bloku w czyszczenie. 2 szmaragdy brakują. Wyjmę z tych bloków. Dawajcie. Dawajcie. Cokolwiek. Dawajcie, no. 2 szmaragdy. Tylko. Dawajcie, no. W następnym odcinku zobaczycie, że to jest wielka dziura w tamtą stronę. To będzie pełno osadników. Taki jest plan. Ten ma wszystko. Nie opłaca się kompletnie. Patrzcie. Na przykład na to. Kupujesz sobie 3 książki za 1 szmaragd i sprzedajesz 3 książki za 3 szmaragdy. Stonks. Nie chcą pracować, nie są głupi. Dobra, to idziemy jeszcze chwilę popolować na te syfy. Gdzie one są? Tam są. Jeju. Ile ich tu jest? Tylko po 9. No i git. Czemu nie zginąłeś na hita? Dalej to wymierzę, na pewno na hita ginąć. I dawać mi torbiele. W ogóle trochę to dziwne, że jeszcze na poprzednim odcinku kopaliśmy pierwsze netherite'y, a w tym już mam wszystko. A tak już jest. Ponad tak już mamy tego. Jeszcze jeden jest. No i git. Stack szmaragdów kolejny. Proste jak nie wiem. Tam są kolejni. I kolejny szmaragd dziki. Gdzieś jeszcze? Tak przy naszym respie są. To dzięki Hero of the Village. Tylko czemu oni mi nie rzucają itemków? Na hardzie nie rzucają na tym. Na hardkorze nie rzucają? Nie wiem. Dobra, mamy 1,5 staka szmaragdów kolejnych, tylko muszą handlować. Handlujcie, proszę. To widzimy się następny dzień. No okej, wstał kolejny dzień, lecimy sobie tego dziada upolować, bo się zrespił. No i teraz mam dokładnie 1,5 staka torbieli. Mogę wyjść z wody, proszę? Nie mogę wyjść z wody. O, udało się. Przed tym się obudziłem. Jestem zaspany. Oczywiście mój skinek piękny. Kask minera. Mogę to zdjąć? Ja nie mogę tego ściągać. Zbugowała się książka. Dobra, udało się. Patrzcie na to. Pum. Piękna. Piękna pelerynka. Wiem, że nie lubię Microsoftu za to, co zrobili, ale ja mogłem grać Hypixel UHC bez migracji. Więc musiałem, niestety. Bo niestety mam teraz pelerynkę. Miner z pelerynką. Pelerynka nie jest może za piękna, ale nie jest chyba taka zła.
miałam przed sobą zapisywanie. Jakbym mi wywaliła prąd, to by się do tego momentu zapisało. Za to lubię Lunara. To jest tak idealne. Prąd ci wywala i nie tracisz save'a, albo ci nie wywalają czanki, jak u niektórych. Tylko po prostu, no, nie też trwa. Jeju. A przerobili, dobra, przerobili. Lecimy. Jak już przerobiliście? Jesteście pijani. To jest GP. Dobra, zaraz się widzimy. Ta gra jest pijana. Jest już południe. A oni cały czas nie pracują. Nie, o co chodzi. Coś się schrzaniło chyba. Zniszczenie te wszystkie elektrony postawię jeszcze raz. Bo ja już nie będę czekać tyle. Nie opłaca się. Mogę no, się coś spakowało, więc poniszczę i postawię. No, wiedziałem, że się zbugowało. No to teraz handle robimy z dziadami. Ostatnia. Tak, i teraz ostatni najlepszy. Papier, książki i torbiada. Tak ja będę takich będę sobie osadników robić. Taki jest plan. Reszta do zabicia. Tylko takich osadników będę chciał mieć. To by było super. Jeszcze? Dawajcie jeszcze. Jeszcze jeden trajdzik. No i super, mamy stack bloczków. Ponad już. Super. Dawajcie. XP. 55 poziom tylko z handlowania. Coś pięknego. I tu było jeszcze poziomu, o co chodzi? Jemy. Patrzcie. Czekam aż się odnowę. Ta ma tak tanio. Aż szkoda nie kupić, nie? Patrzcie, 5 strzał za jedno. To jest trochę... Strzał są... Ja w sensie strzał zawsze był odnawialny, od szkieletów można było je dostać. W sumie nieważne. Dobra, ale no to dziękuję za oglądanie. Oni się chyba obrazili. Nie jest jeszcze aż tak późno, żeby nie mogli handlować. Chyba. Nie, oni się chyba... Oni się bugują po prostu. O, ja na psa trafiłem. Pies ratniczy. Wow, ale szuty. Nie no, jeszcze osadnika trafię. Lepiej nie. O, chyba się przedilowali jeszcze. Dawajcie. Jest! Jest, let's go. Się książki kończą. A tyle ich miałem. Torbieli jeszcze mam. I ostatni. Tak, tak. I tak. To jest piękne, nie? 56 level już. I kolejny szmarek dziki. No, to się nazywa biznes. Tak ja się ciekawiam za oglądanie. Trzymajcie się. Mówię do was, miner. Do następnego. Pa, creepy miner.